Wasza muzyka różni się dosyć znacząco od tego, co jest popularne w tej chwili na rynku polskim, jeśli chodzi o polską muzykę jazzową. A czemu, Piotrze? No, właśnie się nad tym zastanawiam i chciałem zapytać dlaczego, bo jak słucham płyt, które w tej chwili się pojawiają na lewo i prawo, to wszystko jest bardzo liryczne, raczej stonowane i spokojne, a wy... No z tym punkiem no to bym nie przesadzał, ale na pewno jest to energiczne granie. Jest to granie, które tam jest jakimś takim wewnętrznym naszym, czymś z wewnątrz. Czyli przelotem. Nie jest to przekłamane, tylko jest to bardzo prawdziwe, takie, że każdy z nas ma w sobie dość sporo tej energii, przez co, ale na przykład kilka ballad też się pojawia. W tym materiale, ale który tak, gramy je tak czy inaczej w sposób nieballadowy koniec końców. One ostatnio tak... w Staszowie zauważyłem, że nawet macie problemy z tytułami tych ballad. No to już jest dawno już jest wyjaśnione. Już jest wyjaśnione wszystko. Znaczy na pewno te ballady zaczynają się tak, że są na początku balladami, a później jednak one to rośnie w siłę i finalnie kończy się to już takim dość mocniejszym uderzeniem, jednakże nadal w tej formie ballady, no nie wiem. A to tak jak z tymi tytułami ballad, że one o czymś są i to coś czasem przemija, a jednak utwór zostaje, więc tego się akurat nauczyłem, żeby inaczej nazywać utwory. Ballada powinna mieć historię, czy każdy utwór powinien mieć historię, aczkolwiek z tymi tytułami powinno być bardziej po drodze. No ja ostatnio na przykład napisałem taki tryptyk, 3 utwory w jednym, no i też go gramy, tak? Każda część jest jakaś tam inna. Jest dużo rozpisanych rzeczy, także no tutaj na przykład nagrywaliśmy ostatnio to z Mateuszem Gawędą i Damianem Kostką w studio S4. No i tam było sporo winogron na przykład napisanych, czyli winogrona, czyli sporo nutek. Czyli które tych takich warzyw, tak, nie, właśnie, owoców, co rosną tutaj. Pobrawa. Tak, jakby te winogrona też stwarzały jakąś tam... Barierę, tak, ale jednak, no nie wiem, no, ja miałem taką konwencję, żeby to, co jest dokładnie napisane tymi winogronami, czyli tymi ilościami nut, dokładnie zostało zagrane, a później w solówkach totalnie można od tego odejść i no i ja miałem taką konwencję, także na przykład ten tryptyk to jest napisane jakoś, to są 3 utwory, które są napisane konkretnie, dokładnie nutka w nutkę, a dopiero później w trakcie solówek się odchodzi od tego, więc no też na przykład takim systemem ostatnio działałem. A ty, Maciek? Nie, no tak pytam, no też. Ja nie działam. Co sądzisz w ogóle? Ja nie działam żadnymi systemami. A chciałem tutaj jeszcze o płycie powiedzieć, że ona wyjdzie na jesieni, prawda, tego roku. No tym razem to już chyba wyjdzie, co tym nie? Razem na to jesieni. Chyba wyjdzie, już teraz no. Słyszałem, że będą miksy, że już możemy zacząć miksować ten materiał, także no tutaj już na przykład ja już wybrałem, które to wersje. To paszport lecisz gdzieś to... dzisiaj? A no dzisiaj lecę. To dzisiaj debiutancka lecę, płyta wasza, tak? Tak, no z tym zespołem to będzie debiut. Także liczymy na Fryderyki debiutanckie w przyszłym roku. Polecamy się Akademii Fonograficznej, bo jesteśmy fajnymi gośćmi. Płyta nasza, która wyjdzie na jesieni, będzie składać się z kompozycji autorskich Macieja Kądzieli
oraz Adama Zagórskiego i... Plus jedna gawędziarza. Plus chyba jedna Mateusza Gawędy. No i na tej płycie grać będą z nami Damian Kostka na kontrabasie, który w zasadzie można było pokazać. No, Damian, chodź za kamerą w ogóle. To jest nasz ukryty tutaj. Proszę bardzo, Damian Kostka nagle się tu pojawia. Proszę Państwa, akurat za chwilę lecimy do Rygi grać koncert, więc... Więc no tak to... O, tutaj dowód, że paszport jest. Jest, tak. O. Pokaż zdjęcie. Pokaż zdjęcie, pokazujcie tego, bo to jeszcze ktoś kredyt weźmie. No i też Mateusz Gawęda na fortepianie. No i to chodź zapadło. Mateusz! Nie, tak. Gawęda chyba śpi. Tam gdzieś chyba... Śpi jeszcze. Śpi może, nie wiadomo co robi. W każdym razie wczoraj był w bardzo, bardzo, więc chyba może dzisiaj odsypie. Dzisiaj może być nie bardzo. Płyta przedstawia dwa światy, dwóch autorów. Dwa spojrzenia. To jest tak i to jest tak. Się tutaj siłują. Ale, no ale finalnie to nie chodzi o to, żeby tu ze sobą konkurować, tylko na przykład mamy takie zdjęcie główne przedstawiające nas właśnie takich. No to to nie jest siłowanie się, tylko przybicie ze sobą piątki w tym, żeby wspólnie robić jakieś fajne rzeczy. My się znamy długo. No i wpływać na siebie, bo mimo że ta muzyka jest inna, to często ktoś w ogóle wpada na zupełnie inny pomysł, żeby czyjąś kompozycję zagrać w inny sposób, prawda? Więc tutaj się chyba nie zamykamy jakoś bardzo, tylko współpracujemy tak, żeby to pchać do przodu i żeby wydobyć jakieś takie brzmienie, które nie do końca wiemy, że w ogóle mogłoby zaistnieć, prawda? Więc to taka współpraca jest bardzo owocna i ciekawa. I już jest owocne, bo gramy dużo koncertów. Nie aż tak dużo, jakbyśmy chcieli, myślę, ale to już się zmieni. Na czasu, trzeba płytę wydać i musi się wam, widzom, słuchaczom ta płyta spodobać, no to wtedy będziemy chyba działać dalej. No dokładnie. Szczęśliwej drogi w takim razie. Już dziękujemy czas. Bardzo. Do Rygi. Muszę na lotnisko lecieć, także no, pozdrawiamy. Nie zatrzymujemy cię w takim razie, Adam. To cześć. Cześć. To do zobaczenia. Cześć. Cześć. Cześć wam. Do zobaczenia. Cześć. A Damian musimy... Trzymajcie się. No, spadamy.